wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten kpląsik. Nie, nie, proszę się nie denerwować, nie będę śpiewał piosenek Ludwika Sempolińskiego ani Charlie Chaplina. Zresztą obaj pewnie by się od tego wywracali w grobie. Zresztą o co chodzi? Wąsik, co ma wąsik wspólnego ze służbami? To chyba jest oczywisty oksymoron, mieszanie wąsika z jakąś profesjonalną aktywnością wywiadowczą czy kontrwywiadowczą. No chyba, że chyba mówimy o jednym szczególnym zastosowaniu, o kamuflażu. No bo trzeba pamiętać, że wąsik, wąsy sztuczne, zresztą także inne rzeczy związane, brody, włosy uczesane w różny sposób, to jest element kamuflażu, który bywa stosowany przez szpiegów w różnych sytuacjach tego wymagających. No chyba takie ostatnio najbardziej znane wydarzenie związane właśnie z zastosowaniem kamuflażu przez oficera wywiadu, to było zdarzenie w maju 2013 roku, kiedy na ulicy w Moskwie został zatrzymany młody amerykański dyplomata Ryan Fogle, który próbował włożyć do kieszeni oficera Federalnej Służby Bezpieczeństwa, oficera kontrwywiadu rosyjskiego, karteczkę z propozycją współpracy, gdzie tam określano wynagrodzenie, warunki współpracy i, no i w ogóle taka oczywista próba werbunku. Ryan Fogle został w trakcie tej właśnie próby włożenia tej karteczki do kieszeni zatrzymany. Kontrwywiad rosyjski go złapał i potem przez kilka tygodni w różnych mediach przykuwał uwagę, że tak powiem, zestaw urządzeń, zestaw rzeczy znalezionych przy Ryanu Foglu, gdzie no właśnie powiedziałbym najbardziej oczywistą rzeczą były sztuczne wąsy, tam były peruki, tam były różne czapki, tam były różne rzeczy, które okropnie śmieszyły właśnie rosyjską propagandę, także ludzi, którzy być może nie do końca wiedzą, na czym polega to szpiegowskie rzemiosło. Bo tak naprawdę to nie było nic innego niż to, co się nazywa powszechnie w służbach, w tym żargonie takim wewnętrznym, szatnią operacyjną. Szatnia operacyjna to jest właśnie kiedy oficerowie wywiadu szykują się na przykład na kontrobserwację albo na sytuację, w której wiedzą, że będą mogli być obserwowani, inwigilowani przez kontrwywiad przeciwnika, to muszą być przygotowani na to, żeby w określonej sytuacji na przykład zmienić wygląd. Że wchodzi do jakiejś bramy jeden facet, a wychodzi ktoś zupełnie inny, zupełnie inaczej wyglądający. No właśnie po to, żeby zgubić obserwację, żeby utrudnić się zadanie. Z kolei te osoby, które pracują w obserwacji, też muszą korzystać z szatni operacyjnej, dlatego że oni też z kolei nie mogą się ujawnić. Więc jeżeli ta grupa nie jest bardzo liczna, w związku z tym te osoby po to, żeby, że tak powiem, nie dać się zapamiętać, muszą stosować różnego rodzaju sztuczki, takie jak właśnie zmiana wyglądu, zmiana okularu, zmiana czapki, zmiana fryzury. No to, co się da zrobić w miarę szybko. Właśnie takim najbardziej podstawowymi elementami tej szatni operacyjnej, to jest oprócz tego właśnie, co pokazywano w rosyjskiej telewizji, a w świat za telewizją rosyjską różne inne media, no to właśnie te różne powodujące różnego rodzaju żarty, sztuczne wąsy, peruki, czapki, ale także najbardziej naturalne elementy to są takie dwustronne kurtki, zresztą czapki też są dwustronne, trzeba na to zwrócić uwagę, i różne różnokolorowe szaliki, które w odpowiedniej konfiguracji, w odpowiednio zawiązane, wyglądają coś zupełnie innego, w związku z tym pozwalają zmienić wygląd. Zresztą też bym zwrócił uwagę, no na przykład dosyć naturalnym nakryciem głowy oficera wywiadu, oficera służb specjalnych jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, był taki melonik. Jeżeli Państwo popatrzycie na filmy historyczne z tamtego okresu, to bardzo wielu oficerów służb specjalnych, zresztą też policjantów, różnego rodzaju tajnych agentów, chodzi w takich kapeluszach. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Sherlock Holmes, który niewątpliwie jest także oficerem wywiadu, nie tylko detektywem, jest oficerem wywiadu, jego brat jest szefem pionu analitycznego Secret Intelligence Service, no także właśnie poważny analityk wywiadu. Sherlock Holmes, który realizuje także zadania pod przykryciem, nie nosi takiego melonika albo wyjątkowo, nosi raczej taką czapkę, prawda, charakterystyczną, znaną Państwo na pewno z rysunków, z filmów, ze zdjęć, da, czy z Muzeum Sherlocka Holmesa na Baker Street. Natomiast jaka jest taka charakterystyczna tej czapki? No proszę zwrócić uwagę, mogę więc, jeżeli ona jest dobrze przygotowana, to z tej czapki można zrobić zupełnie inną czapkę, prawda? I też ją sobie włożyć na głowę. I ja być może tego nie umiem teraz wystarczająco precyzyjnie i starannie zrobić, ale w gruncie rzeczy człowiek, który zmienia taką czapkę w kratę na taką czarną czapkę, no też może zwrócić, może, że tak powiem, spowodować, że niezbyt uważny obserwator
stracił go z pola widzenia. No, więc trzeba przyznać, że tutaj te elementy stroju Sherlocka Holmesa też są starannie przemyślane. No dobrze, ale jeżeli sobie popatrzymy na to, jak w ogóle działa ta kwestia obserwacji, jak wygląda kwestia zmiany wyglądu, to chyba najlepiej się posłużyć literaturą. No, zajrzyjmy chociażby do Wincenta Sewerskiego, który w Niewiernych opisuje no właśnie, jak zmienia wygląd jeden z oficerów, który właśnie potrzebuje zmienić wygląd, ponieważ zorientował się, że najprawdopodobniej chodzi za nim obserwacja. No co zrobił? No, oddajmy głos powieści. Wszedł do toalety na parterze. Zamknął się w kabinie, usiadł na sedesie i wyjął z plecaka płaskie pudełeczko, podobne do szkolnego piórnika. Na wewnętrznej stronie pokrywki było lusterko. Z prawą przykleił sobie wąsy i bródkę w stylu goatee lub nawet Italo Balbo. Założył niebieskie maskujące szkła kontaktowe, wpiął kolczyk w ucho i zmierzwił żelem włosy. Zmienił też koszulkę. O, zapomniałem też powiedzieć, że można powiedzieć zmienić kolor oczu, prawda? Bardzo ważnym wyposażeniem takiej szatni operacyjnej są szkła kontaktowe, które pozwalają funkcjonariuszowi zmienić kolor oczu, co nawet jeżeli ktoś z bliska podejdzie, to się uzna, że to prawdopodobnie zupełnie inna osoba, chociaż może podobna niż ta, którą wcześniej widział i wydała mu się podejrzana. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że są takie elementy, których się nie da zmienić. Znaczy nie da się nawet najbardziej, że tak powiem, profesjonalny pracownik obserwacji, czy nawet najbardziej profesjonalny oficer wywiadu, który chce odpowiednio szybko dokonać zmiany wyglądu, chce, że tak powiem, odpowiednio szybko zmienić kamuflaż, może mieć z tym problem. Co to jest? Znowu, tym razem posłużę się cytatem z Johna le Carré z powieści Szpieg. Jednego elementu ubioru obserwator nie ma ani czasu, ani ochoty zmienić, szczególnie przy takiej podbiegunowej pogodzie. Butów. Z dwóch wystawionych na jego widok par w kolejce po bilety, Jim rozpoznał jedną. Czarne, plastikowe, z futerkiem, zamkiem błyskawicznym od zewnątrz, na podeszwach z grubej brązowej masy, lekko skrzypiących na śniegu. Już raz je dzisiaj widział, w pasażu, z Serby, w komplecie z innym strojem. Da? Czyli jeżeli widzimy jakieś charakterystyczne buty, to istnieje uzasadnione podejrzenie, że ktoś za nami łazi. A to, że te buty są cały czas takie same, to właśnie po prostu z wygody albo z braku czasu, że nie udało się ich zmienić. No to są te wszystkie elementy, na które musi zwracać uwagę wyszkolony oficer wywiadu w sytuacji, kiedy obawia się, że może być poddany obserwacji. Natomiast jakiego rodzaju kamuflażu może warto używać na co dzień? No, bardzo często takim miejscem, w którym się, że tak powiem, nawiązuje kontakty, gdzie się spotyka różnych ludzi, gdzie tam oficerowie wywiadu spotykają się, żeby sobie szepnąć szybko na ucho jakieś tam informacje, które pozwalają im później koordynować działalność. Także takie miejsca, które, jak zresztą to bardzo często opisuje Wiktor Surowarow, służą temu, że to jest dobra okazja do werbunku, są różnego rodzaju konferencje międzynarodowe, to są różnego rodzaju targi, to są różnego rodzaju spotkania w hotelach, różnego rodzaju centrach konferencyjnych. Ja bym powiedział, że jednym z takich, już tak powiem, hobby szpiegowskich to jest kondycjonowanie różnego rodzaju wizytówek. Ja to sobie właśnie przygotowałem taką moją własną, prywatną kolekcję. O co tutaj mamy? No tutaj mamy na przykład kartę uczestnictwa konferencji organizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczących kontrwywiadu niepodległej Rzeczpospolitej. No jak sobie takie coś włożymy na szyję, to w gruncie rzeczy w każdym hotelu, w każdym centrum konferencyjnym będziemy wyglądać naturalnie. A jeszcze jak ktoś się przyjrzy i zobaczy logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tej smyczy czy na tej karcie, to już będzie w ogóle uważał, że już to jest tego rodzaju osoba, która powinna być poza jakimiś podejrzeniami. Tu mam kolejną taką kartę, tym razem jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, znowu jakaś inna konferencja, no ale przecież każdy, kto zobaczy mnie z takim czymś, będzie przekonany, że jestem oficerem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to czyli najlepiej się nie zbliżać. O, tutaj mamy kolejną, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, już jakaś taka większa plakietka, być może nawet ona będzie zupełnie inna niż wszystkie inne, których używają goście danego hotelu czy danego centrum konferencyjnego. No w każdym bądź razie to się wydaje naturalne, przecież wiadomo, że na konferencjach chodzi się z takimi plakietkami, a różnego rodzaju ich treść może zachęcać albo zniechęcać do nawiązania kontaktu, także bardzo polecam tego rodzaju kolekcje, zawsze się mogą do czegoś przydać, czasami wyglądają niezwykle serio, tutaj są na przykład jakieś obcojęzyczne, Herr Niemczech jest napisane, byłem na jakiejś konferencji w Niemczech i została mi taka kartka, można ją włożyć do środka i udawać niemieckiego prelegenta. Znowu, krótkie ma to nogi, ale jeżeli chodzi o takie doraźne zachowanie gdzieś na terenie konferencji, targów w jakiejś przestrzeni hotelowej, gdzie się odbywa wiele różnych korporacyjnych czy urzędniczych eventów,
to takiego rodzaju kamuflaż bywa rzeczywiście bardzo praktyczny, tym bardziej, że go można się bardzo szybko się pozbyć. No dobrze, co jeszcze można by powiedzieć Państwu na temat kamuflażu? No prawdę mówiąc, to, co jest najciekawsze, nie da się opowiedzieć, bo to jest właśnie własna kreatywność, która nie dotyczy dwustronnych czapek, dwustronnych kurtek, tylko właśnie tego, co na przykład może bardzo wyraźnie zwracać uwagę obserwacji, a jak się tego szybko pozbędziemy, to obserwacja się gubi i nie bardzo wie, za czym ma tak naprawdę podążać. Więc tutaj tyle skuteczności w kamuflażu, tyle skuteczności w jego zastosowaniu, ile jesteście Państwo w stanie wyćwiczyć swojej własnej kreatywności, swojego własnego stylu i tego, co wydawałoby się, że jest po prostu niesprzeczne z zasadami, bo najlepszym kamuflażem stosowania zasad jest właśnie łamanie tych zasad. Dziękuję bardzo.